występują. Stalingrad. Scenariusz i reżyseria Jurij Jazirow. Druga wojna światowa wszczęta przez nazistowskie Niemcy objęła ponad 60 państw i około 1 700 000 000 ludzi, czyli 4/5 ludzkości. Europa centralna znalazła się pod butem faszystowskich Niemiec. Wojska niemieckie niepowstrzymanie kroczyły na wschód. Armia Czerwona, prowadząc krwawe walki, cofała się do Moskwy. Tam wróg został powstrzymany i wyparty. Nadszedł rok 1942. Walczące strony przygotowywały się do decydujących batalii. Berlin. Panie poruczniku, namierzyliśmy obcy nadajnik w Berlinie. To niemożliwe. Obcy nadajnik w Berlinie to pomyłka. Ja też odnotowałem sygnały wywoławcze PTX. Panie Reichsführer, muszę powiadomić, iż służby radiowego nasłuchu namierzyły na naszych tyłach obcy nadajnik. Pianiści, jacy pianiści? Takich określa kontrwywiad. Pianiści nadają z Berlina, Amsterdamu i Genewy. Czego dotyczą przechwycone meldunki? Niestety na razie nie możemy ich rozszyfrować. Rozkazuję natychmiast złapać tych pianistów. Z pewnością pan już wie, panie Bock, iż objąłem dowództwo wojsk lądowych. Pan natomiast przejmie dowództwo grupą Armii Południa. Przecież nie zdobyłem Moskwy, mein Führer. Nie będziemy wspominać przeszłości. Już tego lata Sowieci zostaną rozbici. Na razie nie zamierzam prowadzić ofensywy w centrum. Moim celem będzie natarcie na froncie południowym. Postanowiłem zgromadzić tam główne siły i uderzyć na Kaukaz. Ten kierunek jest najważniejszy. Musimy dotrzeć do kaukaskiej ropy. Galder, proszę przedstawić plan operacji Blau. Mein Führer, podstawą operacji Blau jest szybkie skierowanie dużych oddziałów pancernych od Woronerza na południe. Czołgi będą musiały z dużą prędkością wyruszyć wzdłuż Donu i dalej, aż do Stalingradu. Następnie połączyć się z jednostkami z rejonu Charkowa i wspólnie uderzyć na Kaukaz. Jednocześnie przeprowadzimy imitację natarcia na Moskwę. Będzie to operacja maskująca pod kryptonimem Kreml, z użyciem wszelkich środków dezinformacji. Zanim dowództwo rosyjskie zorientuje się, że główne uderzenie skierowane jest na południe,
okrążymy oraz zlikwidujemy radzieckie południowe zgrupowanie, po czym droga na Kaukaz będzie wolna. Przed nami otworzy się путь на Кавказ. Dalej przed nami są jeszcze Indie. Najważniejsze to szybko kroczyć na południe i związać rezerwy Rosjan wokół Moskwy. W żadnym wypadku nie możemy wykorzystać dywizji ulokowanych w centrum. Ależ mein Führer, dla operacji Blau musicie znaleźć wojska, weźcie je od sojuszników. Dywizje w centrum powinny cały czas, jak miecz Damoklesa, wisieć nad Moskwą. Pan pozwoli. Jestem oficer Schulze-Boisenharo. Dawno cię nie widziałem. Jak żyje twój ojciec? Ojciec bierze udział w blokadzie Anglii. W listach zawsze pana pozdrawia. Dziękuję. Był pan u Hitlera i otrzymał nowe stanowisko? Tak. Objąłem dowództwo grupą armii Południe. Gratuluję. Mam osobistą prośbę. Służę w sztabie wojsk powietrznych, ale chciałbym przenieść się na front, żeby wziąć udział w ofensywie. Lecz marszałek Göring trzyma mnie, mówiąc, że rozkaz natarcia nie będzie wydany szybko. Musi się pan pośpieszyć, żeby zdążyć do maja. Życzę powodzenia. Dziękuję, panie feldmarszałku. Jak tam? Na razie nic nie słychać, za wcześnie. Uwaga, wyłącz nadajnik. Co się stało? Jest obława. Daj nadajnik i przynieś najlepszą walizkę. Z Berlina już nie możemy nadawać. To ostatni raz. To bardzo ważne. Tej nocy Harro Schulze-Boisen meldował do centrali. Wysunięcie wojsk dla ofensywy na Kaukaz nastąpi do 1 maja 1942 roku. Korro. Moskwa, 29 marca 1942. Według agenturalnych doniesień z Niemiec, znaczące siły niemieckich wojsk koncentrują się na południowym odcinku radziecko-niemieckiego frontu. Nie wszystkie doniesienia są prawdziwe. Jak sztab generalny ocenia nasze plany na lato 1942? Jeśli chodzi o plany na wiosnę i lato 1942,
Sztab generalny uważa, że nie posiadamy wystarczających sił i środków do przeprowadzenia ofensywy. W najbliższym czasie należałoby ograniczyć się do aktywnej obrony strategicznej. Przecież nie będziemy siedzieli i czekali, aż Niemcy uderzą pierwsi. Pozwólcie, towarzyszu Stalin. Jako dowódca wojsk południowo-zachodnich mogę przeprowadzić wyprzedzający atak już teraz. Chodzi o dużą operację naszych wojsk i dotarcie do linii Homel-Kijów. Ależ wymyślił. A co myśli Żukow? Uważam, że nie możemy przeprowadzić dużej ofensywy. Do tego potrzebne są rezerwy, które trzymacie, towarzyszu Stalin. Rezerwy są przeznaczone do obrony Moskwy, tym bardziej, że, proszę siadać, że znajduje się tam duże zgrupowanie wojsk niemieckich. To pozwala nam przypuszczać, że latem wróg zdecydowanie uderzy właśnie w kierunku centrum. Z наступлением лета враг попытается нанести сокрушительный удар именно на центральном направлении. Doniesienia agenturalne z Niemiec nieco trącą dezinformacją. Podtrzymuję opinię Borysa Michałowicza Szaposznikowa odnośnie aktywnej obrony strategicznej. Lecz uważam, że należy też przeprowadzić kilka operacji ofensywnych. Należy zgodzić się z propozycją Tymoszenki i przeprowadzić ofensywę w kierunku Charkowa. Dziękuję za zaufanie, towarzyszu Stalin. Operację przeprowadzicie obecnymi siłami. Pamiętajcie, żadnych rezerw. Ofensywa w kierunku Charkowa bez rezerw jest przesądzona. Dlaczego ani ty, ani Szaposznikow nie powiedzieliście o tym Stalinowi? To by nic nie dało. Widzieliście jego twarz? Dane wywiadu też niepotrzebnie lekceważono. Maja 1942 roku wojska frontu południowo-zachodniego przeszły do ataku. Przerwały obronę przeciwnika i posunęły się około 15 kilometrów w kierunku Charkowa. Maja 11 dywizji feldmarszałka von Bocka uderzyło we flankę wojsk radzieckich frontu południowo-zachodniego. Towarzyszu Stalin, sytuacja na froncie południowo-zachodnim jest krytyczna. Należy niezwłocznie wstrzymać ofensywę w kierunku Charkowa. Rozmawiałem z marszałkiem Tymoszenko. On uważa, że należy ją kontynuować. Towarzyszu Stalin, ponownie proszę o wstrzymanie ofensywy. Zaistniała groźba okrążenia. Połączcie mnie z Chruszczowem. Dzień dobry, towarzyszu Stalin. Mam poważne obawy odnośnie ofensywy. Czy nie trzeba jej wstrzymać? Towarzyszu Stalin, środki zapobiegawcze użyte przez nasze dowództwo są wystarczające, aby odeprzeć kontratak przeciwnika w nasze flanki. Uważam więc, że nie ma podstaw do wstrzymania ofensywy. Proszę więc kontynuować.
Хрущева! Ту конвалья! С Хрущевым, прошу! Яландыш! Прошу разрешить... Прошу згоды на выцофание се! Прошу разрешить отход! Перехожу на прием! Драню! Стой. Trzymaj się. Co się dzieje? Rozstrzeliwujemy tchórzy. Zostawili Niemcom broń. Nie zabijajcie nas. Odkupimy winę. Rozwiązać im ręce. Nie macie prawa. Jestem dowódcą oddziałów specjalnych, a ja członkiem Rady Wojennej Frontu. Potrzebuję żołnierzy do walki o ojczyznę. Jeszcze wam mało? Wskakujcie na czołg. Wniosę na was skargę. Na stół. Po co zaraz na stół? Wystaje wam kość, macie zapalenie. Jeśli będę ratował nogę, umrzecie na gangrenę. Zaraz wszystkich powybijam. Przerzućcie mnie natychmiast do Moskwy. Jak śmiecie? Jak się nazywacie? Nazywam się Chruszczow, starszy lejtnant. Rozkazuję natychmiast wysłać mnie do Moskwy. Połtawa. Sztab Grupy Armii Południe. Dotkliwa porażka Rosjan pod Charkowem znacznie zmieniła rozkład sił na południowym skrzydle frontu wschodniego. Sytuacja rozwija się zgodnie z zamiarami naczelnego dowództwa. Zbliżyliśmy się do podstawowego celu, operacji Blau. Na ten cel przeznaczyliśmy 92 dywizje, 1260 czołgów oraz ponad 1600 samolotów. Nasze kliny pancerne wbijają się w pozycję wroga, niczym gorący nóż w masło. Rosjanie mają pozostać w niewiedzy. Wszystkie rozkazy przekazywać tylko ustnie. Za nieprzestrzeganie kara śmierci. Gestapo i Abwera odpowiadają za to głową. Przed operacją Blau musimy oczyścić tyły ze szpiegów. Nasze służby namierzyły nadajniki,
w Pradze, Curichu, Brugi, Amsterdamie oraz Brukseli. Aby je wykryć, użyliśmy samolotów zwiadowczych. Miały na pokładzie urządzenia namierzające. Na razie bez skutku. Należy ściągnąć najlepszych kryminologów z całych Niemiec. W Brugi, Amsterdamie, Brukseli musimy wprowadzić swoich ludzi do każdego komisariatu policji, żeby sprawdzić wszystkich mieszkańców. Działajcie, Gilling, natychmiast. Bruksela. Przypadek sprawił, że trafiono na ślad tajemniczej kapeli. Można to nazwać boskim przeznaczeniem. Czy mogę rozmawiać z komisarzem policji? Nie ma go. Co pana sprowadza? Nazywam się Karol Livens. Jestem komersantem, mieszkam przy ulicy Atrebati 101. W sąsiednim lokalu mieszkają dwie Francuzki. Zauważyliśmy, że często odwiedzają je mężczyźni. Żona powiedziała wprost, że może za ścianą mamy burdel. Tak to panu przeszkadza? Jesteśmy katolikami i nie możemy tolerować czynów amoralnych. W tym rejonie namierzyliśmy nadajnik. Musimy skorzystać z okazji i sprawdzić ten dom. Mówi pan, że to przy ulicy Atrebati 101? Dokładnie. Dobrze, sprawdzimy, czym się zajmują te Francuzki. Zostań. Kim jesteście? Nazywam się Sophie Poznańska. Jestem z Bordeaux. Na jakiej podstawie wkroczyliście w nocy do mieszkania? Proszę dokumenty. Co z ciebie za Francuzka? Ledwie mówisz. Kim jesteś? Możesz mówić po niemiecku? Dobrze, nie chcesz odpowiadać. Porozmawiamy jutro. Dokumenty. Nic nie wiem, jestem tylko gosposią. Gotuję i zmywam podłogi. Nic nie wiem. Mówię prawdę. Przyprowadźcie do mnie Poznańską. Jak się nazywa radiooperator? Nie znam nazwiska. Niekiedy wpadał, nocował i siedział przed nadajnikiem do rana. To wszystko? Tak. Panie Sturmführer, aresztowana Sophie Poznańska popełniła samobójstwo. Co takiego? Przecięła sobie żyły kawałkiem szkła. Za dużo wiedziała, dlatego wolała umrzeć. Radiotelegram jest rozszyfrowany? Nie. Ale wśród kolumn liczb znajdują się dwa niezaszyfrowane fragmenty. Mowa w nich o planie Blau. Dotyczy zdobycia Stalingradu i Kaukazu. Co? To niemożliwe. To katastrofa.
Przeciwnik jest w posiadaniu najbardziej poufnych planów naszego dowództwa. Jak mam to zameldować Führerowi? Czym zajmuje się kontrwywiad? Jeśli Trybunał nie potrafi zwalczać zdrady, to ja znajdę sposób. Nie będę tolerował, że ktoś mi przeszkadza w zwycięstwie nad bolszewikami. W przyszłości proszę meldować mnie osobiście o działaniach przeciwnika na naszych tyłach. Odroczyć termin operacji Blau. Bok, pan pomyśli o maskowaniu tej operacji. Letni plan działań wojennych nie może ulec zmianie. Główne uderzenie powinno być przygotowane nie później niż na koniec czerwca. Dowódca 40. Korpusu Zmechanizowanego, generał Sztumy. Poleci pan najkrótszą drogą przez linię frontu. Na tym odcinku nasze lotnictwo ma zdecydowaną przewagę. Dowódca oddziału operacyjnego, major Reichel. Są jeszcze działa przeciwlotnicze. Rosjanie źle strzelają, odwagi. W teczce majora Reichla leżał przygotowany przez wywiad niemiecki fałszywy rozkaz dotyczący rozpoczęcia natarcia w dniu 22 czerwca 1942 roku. Bateria ognia. Łapać pilotów. Szybciej. Stój. Przechwycone dokumenty nie wzbudzają wątpliwości. Samolot prawdopodobnie zgubił orientację, dostał się pod ostrzał artylerii i został zestrzelony. Oficer próbował ukryć się i został zastrzelony. Według naszej oceny plan przeciwnika wygląda następująco. Niemcy dążą do zniszczenia flanków naszych armii. Wasze zdanie jest dobrze znane. Tak jak zdanie towarzysza Chruszczowa. Doprowadziliście do poważnego błędu. Gdybyśmy poinformowali kraj o stracie 20 dywizji, o katastrofie frontu południowo-zachodniego, wyrok mielibyście pewny. Ostrzegam was osobiście. 22 czerwca 1942 roku, zgodnie z przechwyconym rozkazem, niemieckie zgrupowanie Armii Południe rozpoczęło natarcie na prawą flankę. Mein Führer, zacięte walki toczą się dzień i noc. Zacięte walki to dobrze. Czyli Rosjanie dali się nabrać i ściągnęli tam rezerwy. Teraz czas na operację Blau. Rozpoczynamy 28 czerwca. Czerwca 1942 roku Wehrmacht dokonał głównego uderzenia na lewej flance frontu południowego, rozpoczynając poufnie przygotowywany plan Blau. Po obu stronach w walkach uczestniczyło ponad 2 miliony żołnierzy.
Ponad 2000 czołgów i 2000 samolotów. Wojska radzieckie, tocząc zaciekłe walki, cofały się do Stalingradu. Kuźma, po co przyjechałeś? Przyjechałem na swoje poprzednie stanowisko członka Rady Wojennej Frontu Południowo-Zachodniego. Ten front został rozwiązany. Powstał front stalingradzki. Ja jestem członkiem Rady Wojennej zamiast ciebie. Zaważył o tym fakt, że znalazłeś się w oblężeniu. Rzeczywiście, byłem w oblężeniu. Ale uratowałem wielu żołnierzy i dobrze o tym wiesz. Oblężenia można było uniknąć, gdybyście dobrze ocenili sytuację. Wysłaliście nas prosto do pszczelego roju. Spodziewaliście się niemieckiego uderzenia na Moskwę, lecz przeliczyliście się. Który to już raz? Jak śmiesz tak mówić? Przecież jesteś komisarzem. Wszystkie decyzje podejmuje naczelny i nie masz prawa ich podważać. Niemcy zdobyli Nizhnie Czirską. Czirską? Jak my o tym zameldujemy? Idę się umyć. Dawaj. Na linii towarzysz Stalin. Witam, towarzyszu Stalin. Sytuacja jest ciężka. Przeciwnik kontynuuje ofensywę. Jednak podstawowy cel Niemców to okrążyć i zniszczyć nasze wojska na zachód od Donu. To się nie powiodło. Wycofujemy się na nowe pozycje. Jakie pozycje? Uciekacie. Poddajecie tereny i ludność. I próbujecie to nazwać sztuką prowadzenia wojny. Gdzie ty, Maszynko? Myje się. Gdzie? W rzece. Przekażcie mu, że jest odsunięto od dowodzenia frontem stalingradzkim. Jaki jest numer dzisiejszego rozkazu, towarzyszu Szczerbakow? 227. Piszcie. Wróg rzuca na front coraz to nowe siły. Nie licząc się ze stratami, posuwa się naprzód.
Niektórzy niemądrzy ludzie uważają, że możemy dalej cofać się na wschód. Terytorium państwa radzieckiego to nie pustynia. Dalsze wycofywanie się oznacza koniec ojczyzny. Należy też napisać: wszyscy dowódcy armii, korpusów oraz dywizji, którzy przyczynili się do samowolnego cofnięcia wojsk, staną przed Trybunałem Wojskowym. Należy wprowadzić oddziały NKWD z bronią maszynową, tak aby wszyscy uciekinierzy z pola walki oraz tchórze byli rozstrzeliwani na miejscu. Prezydium Rady Najwyższej Związku Radzieckiego za odwagę na polach walki odznacza orderem Czerwonego Sztandaru kapitana Robena Roiza i Baruri. Kapitan Ruben Ruiz Ibaruri jest Hiszpanem, synem Dolores Ibaruri, sekretarza generalnego Partii Komunistycznej Hiszpanii. Również ją zaprosiliśmy dzisiaj, aby była obecna w chwili odznaczania syna, internacjonalisty, który walczy o wolność narodu radzieckiego. Proszę bardzo. Gratuluję syna bohatera. No my jeszcze pożyjemy. Za życie. Jeszcze pożyjemy. Za życie. Wybaczcie, jeśli to nie tajemnica wojskowa. Powiedzcie, jesteście z piechoty? Tak. Żołnierz piechoty to najbardziej męski zawód. Nie bez powodu mówią, że piechota jest królową pola walki. Mówią też, że lotnictwo to królowa niebios, artyleria to bóg wojny. Te porównania wymyślają generałowie, wprowadzając tak zwany romantyzm. W rzeczywistości jesteśmy mięsem armatnim. Ale masz ponure żarty. Chcesz wszystkim popsuć humor? Chcecie? Zaśpiewam wam dobrą hiszpańską piosenkę. Prawdziwą hiszpańską. Śpiewaliśmy ją u nas, na wsi. Suye ese grito de libertad, como el poeta con su canción, dándole al mundo su inspiración. ¿Dónde te escondes? ¿En dónde estás? ¿Cuál es tu nombre y a dónde vas? Miles de almas se han ido ya por el mundo gritar de que hay libertad. ¡Ole!
Хорошо. Patrz, jak działa, chcieli odciąć. Chirurdzy to bardzo lubią. Jak ich przekonałeś? Miałem argument. To on, najważniejszy. Dostałem go w prezencie od zwiadowców. Walter trafia w muchę z 30 metrów. Chodź, postrzelamy. Nigdy nie strzelałem z Waltera. A co o tam, chodźmy. Patrz. Strzał snajpera. Strzel do mnie. Dla odwagi. Jadę na front. Ja na front jedu. Nie trzeba. Ty co? No co ty? Przestraszyłeś się? Strzelaj, nie bój się. Co z was za dzieciaki? Nie boję się. Chłopcy, co robicie? To był wypadek, towarzyszu Stalin. Młodzi i głupi. Oczywiście należy im się kara, jednak to syn Chruszczowa, członka Rady Wojennej Frontu Stalingradzkiego. Postawić go przed Trybunałem Wojskowym. Może odroczyć wyrok do końca bitwy o Stalingrad. Przybył generał Jeremienko. Niech wejdzie. Proszę. Chwileczkę. Zostawcie swoją laskę i wejdźcie. Generał Jeremienko melduje się zgodnie z rozkazem. Uważacie, że jesteście zdrowi? Tak jest, wyzdrowiałem. Tak. Ale gdy chodzi, to kuleje. Proszę się nie martwić. Już w porządku, kości zrosły się doskonale. Cóż, uznajemy, że towarzysz Jeremienko powrócił do szeregów. Przejdźmy do sprawy. Słyszałem, że podczas I wojny światowej w trakcie ataku zadźgaliście bagnetem 22 osoby. 22 żołnierzy wroga, towarzyszu Stalin. I ręka nie drgnęła? Nie. To dobrze. Bezwzględność to dobra cecha dla dowódcy frontu. Pod Stalingradem sytuacja jest bardzo ciężka. Należy podjąć pilne środki, aby umocnić ten ważny odcinek frontu. Chcemy to powierzyć wam. Co wy na to? Jestem gotowy służyć wszędzie, gdzie mnie wyślecie. Nie traćcie czasu. Jedźcie do sztabu generalnego zapoznać się z sytuacją na froncie. A jutro samolotem do Stalingradu. Tak jest. Pozwólcie się odmeldować. Idźcie. Weźcie laseczkę. A co do syna Chruszczowa? Należy go zdegradować do stopnia szeregowca i wysłać na front.
Stalingrad, 6 sierpnia 1942 roku. Idę do autobusu, o ile jeszcze kursują. Zamierzasz wstąpić do ojca? Nie. Nie wygłupiaj się, bardzo by się ucieszył. Dopóki nie przywrócą mi stopnia oficera, nie pojadę. I nie mówmy już o tym. Wstąpmy tam na chwilę, aby się pożegnać. No chodź, nie zastanawiaj się. Czy możemy się dosiąść? Proszę, tylko nie zamawiajcie. Wszystko mam. Za naszych świadków. Jakich świadków? Świadków naszego ślubu. Dopiero teraz postanowiliśmy się pobrać. Poznajcie się, to Wiera, moja panna młoda. Ja mam na imię Wasia. Zaraz się napijemy i od razu pójdziemy do Urzędu Stanu Cywilnego. Wiecie, nie mam rodziny. Postanowiłem pomóc Wierze, też jest sierotą. Zostawię jej swoją wojskową pensję. Będzie jej jako żonie oficera trochę łatwiej. On żartuje. Po co to wymyślasz? Jesteś zuch, Wasia. Nam nie przyszło do głowy, aby, tak jak ty, pomóc jakimś dziewczynom. No cóż, za naszą przyszłość. Poczekaj na mnie. Wiero. Dlaczego nic nie powiedziałaś? Dowiedziałyśmy się przypadkiem, że jesteście. Nie gniewajcie się. Wasia jedzie na front, dopiero co poznaliśmy się. Możemy się poznamy, dziewczyny. Ty masz na imię Luba, a ty Nadia. Tak, a skąd wiesz? Tam jest Wiera, obok mnie nadjeżdża, więc musi być i miłość. Zgodnie z teorią prawdopodobieństwa. Wiero, przyniosłeś mi ci wezwanie. Cała szkoła, wszystkie dziewczyny zostały powołane do wojska. Wiedziałam, że tak będzie. Dziękuję ci, Wasilii. Wierzę, że w ciągu tych 3 godzin zdążyłeś mnie pokochać. Teraz już nie będę potrzebowała twoich pieniędzy. Żegnaj. Jestem tak szczęśliwa. No ja też będę prosić. Też już się pożegnam. Postaraj się przeżyć. Ty też.
12 sierpnia 1942 roku do Moskwy przyleciał premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill. Dowództwo radzieckie przyjęło plan letnich zadań wojennych. Licząc na odkrycie drugiego frontu w Europie w 1942 roku. Brak zgody rządu Wielkiej Brytanii bardzo skomplikował sytuację Armii Czerwonej. Uważamy, że teraz są najbardziej sprzyjające warunki dla utworzenia drugiego frontu. Prawie całe siły wojsk niemieckich, w tym najlepsze oddziały, znajdują się na wschodnim froncie. W Europie pozostała ich znikoma ilość. Będzie nie najlepsza w walce. Wręczamy wam memorandum dotyczące tej kwestii. Ja odpowiem. Odpowiem na memorandum pisemnie. Jeśli chodzi o liczebność niemieckich wojsk w Europie, jest ona na tyle wystarczająca, by odeprzeć desant wojsk sojuszniczych. To duże ryzyko. Przywódca ciągle myślący o własnych stratach nigdy nie wygra wojny. Armia brytyjska nie powinna tak bać się Niemców. Jestem oburzony takimi zarzutami. Mogę wybaczyć tylko ze względu na heroiczną walkę Armii Czerwonej. Jeśli chodzi o utworzenie drugiego frontu w Europie, przygotowania do lądowania desantu w Afryce Północnej w 1943 roku są kontynuowane. Rzecz polega na tym, że mimo słów premier Wielkiej Brytanii zaprezentował nam swoją waleczność i bojowego ducha. Jak on się nazywa? To Thompson, osobisty ochroniarz premiera Wielkiej Brytanii. Jestem dowódcą ochrony towarzysza Stalina, przetłumacz. Życie towarzysza Stalina jest drogie i pilnujemy go jak źrenicy oka. Nie wiem, jak przetłumaczyć źrenicę oka. Powiedz jednym zdaniem, że towarzysz Stalin jest genialnym przywódcą i nauczycielem. W czasach obecnych możliwe są rozmaite akcje wrogów narodu, nawet zamach. Musimy być ciągle czujni. Нужна постоянная бдительность. Jako osobisty ochroniarz Churchilla też ciągle jestem czujny. To trudna praca. Szczególnie, gdy przez cały dzień muszę sprawdzać koniak. История показывает, что многие государственные деятели были. Dobrze wiemy z historii, że wielu przywódców zostało otrutych przy pomocy alkoholu. Mimo wszystko Churchill trochę go nadużywa. Osobiście nie znoszę koniaku. My też musimy wszystko sprawdzać. Towarzysz Stalin najpierw pije wódkę, następnie różne gruzińskie wina. Także czacha dymi. Jak przetłumaczyć czacha dymi, a jak potrafisz? Człowiek staje się idiotą. Wal śmiało. Te wszystkie wina przeznaczone są na stół towarzysza Stalina. Wszystkiego musimy spróbować, oczywiście. Przecież nie wiemy, które będą pili. Do roboty!
Что думает господин Сталин о возможности встречи? Что мысли пан Сталин относительно встречи с президентом Штатов Соединенных? Могло бы это быть зимой. Если хоть о месте, может это быть Исландия, Рейкьявик. Например, в Исландии, в Рейкьявике. Пропонує тоаст здоров'я президента Рузвельта. Co tu się dzieje? Przecież wiecie, ekscelencjo, Tommy może sporo wypić i zawsze pozostaje trzeźwy. Za to go cenię. Ale tym razem najwyraźniej się przeliczył, biorąc udział w zawodach z Rosjanami. Dziewiętnastego sierpnia niemieckie grupy uderzeniowe sforsowały Don i utworzyły przyczółek na lewym brzegu dla natarcia na Stalingrad. Dowódca 62. Armii, generał Łopatin, aby wybić Niemców z przyczółka, rzucił do walki jednostki 35. Dywizji Piechoty. Naprzód, za mną. Za mną! Przeklęci tchórze. Będziecie mieli odciski na brzuchu. No dobra, przestańcie się czaić. Wstawać. Naprzód. Co z wami, towarzyszu kapitanie? Jesteście ranni? To wesela się zagoi. Czołgi. Odwrócić działa. Szybciej. Czołgi nas ominęły, powtarzam. Ominęło nas 100 czołgów, pędzą w kierunku Stalingradu. Tysiąc 77. Pułk Artylerii Przeciwlotniczej.
Пока не кончится война. Допуки война еще не скончи, не ма надеи на выйще замуж. Везет тебе, Верка. Маш счастье. У тебя все-таки муж. Вера, естеś мężatką. Муж. Mężatka? Głupia. Дурочка. Яка там mężatka? Nawet go nie wypróbowała. Jest tylko sam wpis w dokumencie. A dla mnie on все равно самый лучший мужчина. Dla mnie najlepszym mężczyzną jest mój Wasia. Dziewczęta, przygotujcie się do mycia. Idziemy się kąpać. Zatrzymać się. Postój. Może nie budzić. Poszukajmy dowódcy. Kapitan Ibaruri, jestem dowódcą batalionu 35. Dywizji. Jestem dowódcą 1077 Pułku Artylerii Przeciwlotniczej, podpułkownik German. Wiecie, że Niemcom udało się sforsować Don i za kilka godzin mogą być tutaj? Nie otrzymałem żadnych meldunków ze sztabu. Widziałem uchodźców, lecz myślę, że nie należy wprowadzać paniki. W pułku mam same dziewczęta. Gdzie macie rezerwowy punkt dyslokacji? Powinniśmy się wycofać na północny obrzeża Stalingradu, aby osłaniać fabrykę traktorów. Należy natychmiast ogłosić alarm. Ja ich pogonię. Seniora, przecież trwa wojna. Odejdź od sprzętu wojskowego. Co za emancypacja? Nie jesteśmy mężczyznami, jesteśmy dowódcami. Ogłaszam alarm. Natychmiast się ubierać. Nie możemy, jesteśmy mokre, kapie z nas. Odwróćcie się. Ustawić się, ale już. Mamy tu obcych. Wybaczcie, towarzyszu kapitanie, nie jesteśmy uczesane. Witaj, niewiasto. Dziewczęta, musimy szybko się spakować. Bądźcie odważne, czeka nas walka. Są pytania? Towarzyszu podpułkowniku, pozwólcie iść do boju w cywilnym obuwiu. Otrzymałyśmy buty w rozmiarze 41. Mówią, że innych nie mają. Ja i moje koleżanki mamy rozmiar 33. Różnica prawie 10 rozmiarów. No proszę zobaczyć.
Zgoda. Idźcie do walki w pantofelkach. Fabryka traktorów Stalingrad. Nikita Sergejewicz, znacie sytuację na froncie? Niemieckie czołgi są już 1,5 kilometra od miasta. To niemożliwe. Przed chwilą widziałem przez okno. Zróbcie wszystko, aby je powstrzymać do chwili nadejścia posiłków. Witam, towarzyszu podpułkowniku. Witaj. Zdążyłeś się ustawić? Zdążyłem. My też zdążyliśmy. Zapalmy sobie. Ja i moje dziewczęta nie cofniemy się. My też się nie cofniemy. Rosyjska piechota walczy do śmierci. Czas na mnie. Pozwólcie pożegnać się po rosyjsku. Towarzyszu kapitanie, starszy lejtnant Sawkin, dowódca oddziału zagradzającego. Muszę poinformować, że jesteśmy na tamtych wzgórzach. Dlaczego z tyłu? Natychmiast udajcie się do pierwszej linii. Nie mam prawa. Zgodnie z rozkazem 227 nie mogę dopuścić, abyście się cofnęli. Do wszystkich będziemy strzelać z broni maszynowej. Precz stąd. Won! Огня! Огня! Skierować działa na czołgi. Dziewczęta, boicie się czy nie? Ale musicie. Ładuj, Nadia, ładuj! Do walki, dziewczęta! Ciało ognia! Ile czołgów zmontowaliście ostatniej doby? 28. Mamy też 32 na hali ćwiczeń, ale nie wszystkie na chodzie. Te, które nie są na chodzie, można odholować i wykorzystać na pozycjach. Macie chyba mechaników. Znajdą się. Wy jesteście za starzy, aby walczyć. Wracajcie do pracy. Jak to za starzy?
W walce to nie przeszkadza, tym bardziej, jeśli Niemcy chwycą nas za gardło. Jak dostaniemy broń, to się przekonacie. Broniłem miasta przed białogwardzistami, więc proszę mnie zapisać do jednostki. A ja walczyłem z Niemcami nad Bałtykiem. Ile macie lat? Po co liczyć? Sił nie brakuje. Dziewczęta, możecie być matkami. Chcę, abyście przeżyli. Uciekajcie do Wołgi, tam są łódki. Towarzyszu podpułkowniku, nie możemy. To rozkaz. Idźcie. Poczekaj, niech się zbliży. Za mną! Za mną! Towarzyszu kapitanie, trzymajcie się. Odetniemy niemiecką piechotę od czołgów. Przecież potraficie strzelać tylko do swoich. Widzę, że wasi nie będą uciekać. Przez 3 dni i noce uzbrojeni robotnicy, artylerzyści oraz marynarze walczyli z wrogiem i zatrzymali go na północnych krańcach Stalingradu. Dziękuję, kapitanie Ibaruri. Obroniliście Stalingrad. Napiszcie do mojej matki, aby nie płakała. Żeby nie płakała. Dobrze. Jeszcze wyzdrowiejecie. 4 września 1942 roku zginął sławny syn narodu hiszpańskiego, bohater Związku Radzieckiego, kapitan Ruben Ibaruri. Towarzyszu Stalin, sytuacja w Stalingradzie jest ciężka. Podjęliśmy wszelkie działania, aby obronić miasto, lecz władze miejskie uważają, że konieczna jest ewakuacja ludności cywilnej za Wołgę. Jeśli rozpocznie się ewakuacja oraz zaminowywanie fabryki, zostanie to odebrane jako sygnał poddania miasta. Dlatego Państwowy Komitet Obrony zabrania ewakuacji. Tak jest. 23 sierpnia 42, godzina 18. Wróg rzucił na Stalingrad całe lotnictwo 4. Floty Powietrznej. Tamtego wieczora miasto bombardowało 600 samolotów.
Przerzucona z Kaukazu niemiecka 4. Armia Pancerna 10 września odepchnęła nasze jednostki do granic miasta i do Wołgi, otaczając 62. Armię. Generał Szumiłow, dowódca 64. Armii. Na południu niebezpieczeństwo oblężenia. Nie możemy czekać, aż wróg otoczy nas całkowicie. Należy się wycofać. Nie zezwalam na wycofanie się. Co? Proszę zezwolić na wycofanie 3 dywizji z lewej flanki na środkową pozycję obronną. Chcecie samowolnie opuścić pozycję? Pamiętacie rozkaz numer 227? Rozkazuję zlikwidować przerwanie linii frontu. Koniec. Berlin, 29 sierpnia 1942. Wiecie, co dzisiaj widziałem? Na Unter den Linden otoczono zbombardowane budynki i na ogrodzeniu ktoś napisał: prace budowlane, wykonawca Winston Churchill. Jak długo będzie pan w Berlinie? Jutro jadę do Hamburga, a potem znowu nad morze. Ojciec cały czas pilnuje staruszkę Anglię. Trzymamy ją mocno, nie mają co marzyć o drugim froncie. Oni nie marzą. Teraz losy wojny ważą się pod Stalingradem. Mówiłeś, że Rosjanie przewidzieli ofensywę na Stalingrad? Za bardzo uwierzyłem w ich zdrowy rozsądek. Przyjaciele, zapraszam wszystkich do stołu. Panie radco, samochód, który widziano w okolicy nadajnika, stoi teraz przy domu pana Schulze-Boisena. W dom jest pełen gości. Do ich obserwacji potrzebuję wsparcia. Jak brzmi pełne nazwisko? Harro Schulze-Boisen. Wysyłam agentów, kontynuujcie obserwacje. Proszę o pilne sprawdzenie teczki Harro Schulze-Boisena. Mówi radca kryminalny Banzinger. Czy przechwycony w Brukseli radiotelegram został rozszyfrowany? Kto miał dostęp do tej treści? Notuję. 3 osoby z Ministerstwa Floty Powietrznej. Kto? Göring, zastępca Göringa, generał Jeszonek oraz kto? Oficer Abwery Harro Schulze-Boisen. Jak jest podpisany radiotelegram? Z teczki wynikało, iż Harro Schulze-Boisen pochodzi z rodziny znanego admirała von Tirpitza. Wspierał go i protegował sam Göring. Jednocześnie jest adnotacja, że 9 lat temu Schulze-Boisen został aresztowany pod zarzutem działań antynazistowskich. Na wniosek Göringa został wtedy zwolniony. Jest się nad czym zastanowić. Zaryzykujemy. Harro Schulze-Boisen został aresztowany 30 sierpnia w Ministerstwie Wojskowej Floty Powietrznej. Nie udało się nikogo ostrzec.
Za kilka dni aresztowano jeszcze kilku członków Czerwonej Kapeli. Hitler wówczas przebywał na Ukrainie i w okolicach Winnicy. Letnia ofensywa w kierunku Stalingradu była w toku, ale kiedy dowiedział się o aresztowaniach, porzucił wszystkie sprawy i przyleciał do Berlina. Fakt aresztowania należy zachować w tajemnicy. Żadnych informacji do gazet i radia. Za niewypełnienie rozkazu kara śmierci. Mein Führer, w trakcie śledztwa na pewno zaczną mówić. Wobec aresztowanych zastosujcie tortury, nawet jeśli spowodują śmierć. Generał-lejtnant Czujkow. Witaj. Siadaj, Wasiliju Iwanowiczu. Siadaj. Niemcy postanowili za wszelką cenę zdobyć Stalingrad. My go nie oddamy. Cofać się już nie ma gdzie. Jak cofniemy się, to koniec. Dowódca 62. Armii Łapatin uważa, że jego armia nie utrzyma miasta. Zamiast tego, aby nawet zginąć i nie dopuścić wroga do Wołgi, on myśli, jak tu się cofnąć, więc już nie jest dowódcą. Ciebie, Wasiliju Iwanowiczu, wezwaliśmy, aby zaproponować objęcie dowództwa 62. Armii. Sytuacja w armii jest bardzo napięta. Czy rozumiecie zadanie, towarzyszu Czujkow? Rozumiem. Myślę, że wszystko będzie w porządku. Jeśli będą się pchać, to już my ich przywitamy. Dopóki żyje, żadna faszystowska świnia nie przedostanie się. Widzę, że prawidłowo zrozumiałeś zadanie. Myślę, że kwestia dowódcy jest już wyjaśniona. Masz moje poparcie, Wasiliju Iwanowiczu. Prędzej uschną nam ręce, niż oddamy Stalingrad. Nie zdobędą miasta nawet po naszych trupach. Jasne? Jasne. Nie słyszę. No ty gromcze możesz сказать, a? Co? No. Ja jestem Czujkow. A ja Kryłow. Co? Сколько вас коробок? Ile macie pudełek? Одна? Jedna? Szóstej brygadzie jeden. Został im jeden czołg. A jak sąsiedzi? Panie. Rozumiem. W ogóle już nie mają. Trzeci. Tu trzeci. Co, gwoździe? Czy macie jeszcze gwoździe? Dowódca 87 melduje, że już nie ma żołnierzy, został sam sztab. Gdzie są zastępcy? Zastępcy są chorzy. Proszę, aby wysłano ich na wschodni brzeg Wołgi. Wszyscy naraz zachorowali? Tak. Skoro tak, to trudno. Kuzma Kimicz, co za spotkanie. Jak tam morale? Wysokie? Trzymamy morale wysokie, ale to za mało. Potrzebna jest piechota i czołgi. Tak, kiedyś to dostaniemy. Wasilij Iwaniuczu, odwołano generała Łopatina. Bez rozkazu nie śmiał opuścić Stalingradu. Jest tutaj. Dowództwo o nim zapomniało. Gdzie jest? Tam. Zdrowa. Witaj. Ja zdaję wam. Przekazuję wam armię, a dokładniej jej resztki.
Ta walka jest bez sensu. Nie uda się obronić Stalingradu. Zginiecie tutaj, albo rozstrzelają was za poddanie miasta. Jedźcie na wschodni brzeg. Rozumiecie? Rozumiem. Czy to rozkaz? Tak. Już jadę. Wróg postanowił zniszczyć nas za wszelką cenę. Nie musimy ograniczać się do obrony. Powinniśmy kontratakować przy każdej okazji. Pamiętacie, co mówił Suworow? Zaskoczenie oznacza zwycięstwo. Będziemy kontratakować, przejmiemy inicjatywę, spróbujemy ich zaskoczyć. Koniec części pierwszej. Wersja polska na zlecenie telewizji nowej generacji N, studio Armfield.